galerii się znajdujemy. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Michał Wojciechowski. Pierwszy świecki profesor teologii, jak w zaproszeniach było ujęte. Również gorący propagator idei wolnego rynku, wykładowca m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tematem spotkania jest Biblia i państwo. Jest to również tytuł najnowszej książki pana profesora, która ukaże się pod koniec tego roku. Przekazuję wobec tego mikrofon naszemu gościowi. Dzień dobry państwu, witam, dziękuję za przybycie, bo to w obecnych czasach na telewizji, internetu coraz trudniej się zdecydować na to, żeby być gdzieś osobiście. Proszę państwa, ten temat oczywiście leży w takim trochę szerszym polu, z którego warto sobie zdać sprawę, bo ten temat Biblia o państwie jest jakimś ułamkiem, działem tego, co można by nazwać etyką życia społecznego. Chodzi więc o sferę, gdzie spotykają się jakby dwa różne punkty widzenia. Z jednej strony moralny czy religijny, w naszym kraju, świecie, cywilizacji, przede wszystkim chrześcijański. Z drugiej pewna praktyka instytucji politycznych czy gospodarczych, ich prawa, jakie im rządzą i które są, mają jakiś stopniowy też charakter takich praw przyrodniczych. Chodzi więc o połączenie tych dwóch dziedzin tak naprawdę, bo ktoś jest profesorem Pisma Świętego, no to oczywiście może w sposób uprawniony mówić, co Biblia mówi, oj, wymieniając tam rozmaite tematy. Ale w wielu wypadkach te pytania do Biblii same w sobie już zakładają pewną nasze spojrzenie czy naszą wiedzą. To nie jest tak, że to ktoś, kto studiuje teologię, studiuje czysto teologię, wiedzą o Bogu czy źródłach wiary. Nie jest też tak, że kto studiuje starożytność, studiuje tylko starożytność, bo ją studiuje naszymi dzisiejszymi oczyma. I z tego trzeba sobie dobrze zdać sprawę. To znaczy, pisząc na temat Biblii o państwie, to czułem, że powinienem też o tym państwie coś wiedzieć, a nie tylko o tym, jak się interpretuje teksty biblijne. Gdybym miał poczucie, że nie wiem o tym, to bym się pewnie za to nie wiem. No, ale tak się w moim życiu złożyło, że chociaż całe moje takie formalne wykształcenie to jest z dziedziny teologii, to jednak dzięki temu, że mój ojciec był profesorem ekonomii, a w środowisku, w którym się wychowałem, na to życie polityczne było dosyć bliskie. Ja tam wspomniane tutaj o tym, że byłem profesorem w Warszawie, teraz w Olsztynie, ale akurat w tych młodych latach byłem dość blisko i było życia politycznego i tam i opozycji, która w Warszawie się kształtowała, więc też chociaż może nie było moją ambicją mieć jakiś przyszły udział we władzy i specjalnie tak powiem, nie podtrzymywałem znajomości tak mogącym temu służyć, ale w każdym razie ocierałem się o to na tyle blisko jako o praktykę polityki również, a nie tylko o teologię. W związku z tym, aczkolwiek chociaż większość tego, co napisałem, na pewno dotyczy samego Pisma Świętego, ewentualnie starożytności, bo też niektóre rzeczy tam dotyczyły starożytności greckiej, niekoniecznie Biblii, to jednak jakimś tam ułamkiem moich zainteresowań był właśnie styk zasad chrześcijańskich z życiem obecnym. Dodawałem temu wyraz raczej w publicystyce jednak. I to tam można nie było tylu ludzi spotkać na różnych łamach. W końcu nawet powstała z tego jedna i druga książka, zbiory artykułów, nazywa się W ustroju biurokratycznym. To tytuł cytuję głównie po to, żeby państwu zasygnalizować, jakie jest nasze spojrzenie na rzeczywistość obecną. To wydawnictwie Fronda. Ze względu na tę edukację ekonomiczną, nieformalną, jaką odebrałem w domu, więc też nie miałem nigdy złudzeń, że żadne tam niektóre w praktyce system socjalistyczny nie może być obroniony. I w związku z tym, ale dopiero teraz, to właśnie w ubiegłym właściwie roku, wziąłem
zasad chrześcijańskich do ekonomii. I to była moja poprzednia książka, bo ona jest najnowsza w tym sensie, że jest księganiana. Ja już jestem, myślę, przy trzeciej, którą piszę. Ale powiedzmy, że jest wykład dotyczy tej drugiej, powiedzmy, która ma się ukazać, a ta pierwsza, która już wyszła, nosi tytuł Moralna wyższość wolnej gospodarki. To też cytuję Państwu po trochę przed, dlatego, że by też zasygnalizować, jakie są moje na tę sprawę poglądy. I ponieważ akurat troszkę egzemplarzy mamy, żeby ktoś chciał ją tam nabyć po wykładzie, to jest to możliwe. Może by Państwu też puścić jeden egzemplarz. Wprawdzie... O, sobie zerknę ze środku. Proszę Państwa, to tak tytułem zakreślenia pola, żeby ten temat Biblia u Państwa jakoś logicznie wynikł z jednej strony, z tych moich prac biblijnych, z drugiej zainteresowań, powiedzmy, politycznych. Czy... Natomiast książka ta Biblia Pańskie już będzie o Biblii, zdecydowanie. To znaczy nie chodzi o mi w tej chwili o wnioski biblijne, o jakie wnioski polityczne, jakie można by z Biblii dziś wyciągnąć, chociaż one czasami aż się będą prosiły. Natomiast chcę jednak skupić się na tym, co rzeczywiście Księgi Pisma Świętego mówią na temat państwa, o, w takim czasem szerszym kontekście życia politycznego, państwa i władzy, chociaż też może skupiając się na instytucji państwa, bo żeby zanadto za zbyt wielu rzeczach nie mówić, tym bardziej, że o tym państwie to tak i tak jest w Biblii sporo. Podejmuję więc problem, który z jednej strony jest problemem biblijnym, z drugim problemem istotnym dla historii myśli politycznej, bo przecież Biblii starożytnej Grecji tkwią korzenie dzisiejszego myślenia w naszej cywilizacji. Temat, który jest i ważny jakby ze względów takich historycznych, ale oczywiście jeszcze ważniejszy dlatego, że dla wierzących Pismo Święte jest oparcie do życia moralnego dzisiaj i do urządzenia społeczeństwa. I żeby jakiekolwiek wnioski co do dzisiejszego moralne co do dzisiejszego życia publicznego wyciągać, no to trzeba najpierw zobaczyć, co jest w pierwszym źródle naszej wiary i teologii. Dlatego właśnie Biblia u Państwa. Teraz przechodząc już do tego konkretnie, do tego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na to, że samo to zagadnienie państwa i jego oceny moralnej rozbija się w sposób bardzo logiczny na dwa pytania czy dwa problemy. Mianowicie problem oceny państwa, wymagań wobec państwa i problem stosunku do państwa. Czyli można na to spojrzeć od strony władzy i od strony obywatela. Co powinna władza i co powinien mieszkaniec państwa? I rzeczywiście w Piśmie Świętym oba te tematy są podjęte i podjęte są rzecz ciekawa, jakby osobno. To znaczy w historii problem państwa, jego właściwego urządzenia był podjęty prawie wyłącznie w Starym Testamencie. I to w okresie, dlatego że Izrael miał swoje państwo. I kwestia właściwego urządzenia państwa jest obecna w księgach biblijnych, w tych tekstach i materiałach, które pochodzą z czasów państwowości izraelskiej, czyli gdzieś od XI do VI wieku przed Chrystusem. Potem po upadku państwa Izraela i Judy i po deportacji elit i znacznej części mieszkańców do Mezopotamii, tak zwana niewola babilońska, jak się już to dokonało, to nastąpiła zmiana perspektywy. Koniec pytania o własne państwo i to, jak je urządzić, pojawiają się obce państwa i nowe pytanie, stosunek poddanego czy obywatela do państwa i w szczególności państwa obcego, niezupełnie przywiązanego. I odtąd w dalszej części Starego Testamentu i w Nowym Testamencie dominuje to drugie pytanie, jak się ma wierzący zachować wobec imperium czy wobec państwa, którym żyje. Jak widać, podział ten nie biegnie tak tradycyjnie z
już linii podziału na stare i nowe testamenty. Teraz bardziej szczegółowo. Ja to podzielę na 6 punktów, które na wstępie wyliczę. Otóż po pierwsze, same dzieje państwa izraelskiego, na ile są one przesłanką do jakichś wniosków ogólniejszych na temat państwa. Po drugie, nurt przychylny państwu, jakieś usprawiedliwienie władzy. Po trzecie, nurt krytyczny wobec państwa. I jakieś wnioski stąd, jakie Stary Testament wyciąga, prawne ustalenie władzy państwowej. Te punkty biorą się z tej epoki wcześniejszej, jak urządzić państwo. Teraz pozostałe dwa to jest sprawa w stosunku do obcych rządów. I tu mamy późniejszą część Starego Testamentu, która podejmuje ten problem i cały Nowy Testament, w którym mamy też i ten wątek aprobaty i wątek krytyczny. Wszelako Nowy Testament zajmuje się państwem wyraźnie mniej niż Stary Testament, co znowu jest zrozumiałe, bo chrześcijanie nie tworzyli żadnego państwa i nie mieli aspiracji do rządzenia, ani zresztą możliwości w tym kierunku. Zacznijmy więc od tej kwestii zapowiedzianej jako pierwsza. Mianowicie Pismo Święte przedstawia bardzo obszernie dzieje państwa izraelskiego i dużo też podaje informacji o innych państwach. Dla historyka jest to materiał, który pozwala nieźle zrekonstruować dzieje Izraela. Ale nie o to nam tu chodzi. Chodzi lecz o kwestię, czy na kanwie tych faktów z dziejów Izraela da się wyciągnąć jakieś wnioski ogólniejsze. Nie mówię tu jeszcze o tekstach programowych, bo teksty programowe, które wprost podejmują tematykę państwa, podejmujemy w punktach następnych. Natomiast tutaj, czy pośrednio, mamy inne pytanie, czy pośrednio da się coś wywnioskować z samego biegu w historii Izraela? Nie będę już ich tu przedstawiał jako zbyt sensowne, zbyt skomplikowane. Zaznaczę tylko przypomnę najważniejsze punkty, że Izraelici osiedlili się w ziemi Kanaan gdzieś w wieku XIII, gdzieś w XI utworzyli swoje państwo, królestwo Dawida i Saula, Dawida i Salomona, po którym nastąpił podział i były dwa państwa, Izrael i Juda, aż do ich upadku w wyniku ataku Imperium Mezopotamskiego. I na tym tle co możemy zauważyć? Otóż po pierwsze, że Izrael żył prawie jak i bez państwa. Czyli, że ono tak naprawdę nie jest absolutnie konieczne. Mimo, że widać, że to jest czas ustroju plemiennego, ze sobą różne niedogodności, to jednak państwo nie jest rzeczywistością konieczne. Po drugie, najpierw był lud ze swoją świadomością, można powiedzieć, narodową, do narodowej, a potem dopiero zrodziło się z niego państwo. Taka jest prawidłowa kolejność. Izraelici mają już wspomnieli już swoją świadomość jako pewnej zbiorowości połączonej nie tylko językiem, językami krwi, religią, a dopiero potem i na tej bazie postanowili utworzyć monarchię.